Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Zasady sporządzania jadłospisów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dobrze zaplanowany jadłospis umożliwia prowadzenie wyżywienia zgodnie z normami, właściwą organizacją zakupów i przechowywania zakupionych lub przygotowywanych już potraw. Tak realizowane żywienie pozwala nam zachować zdrowie, utrzymać stałą masę ciała, dobre samopoczucie oraz zdrowy wygląd i zgrabną sylwetkę. Jadłospis. Spis posiłków, potraw, napojów przeznaczonych do spożycia w danej jednostce czasu najczęściej w ciągu jednego dnia. Komponowanie jadłospisów sprowadza się do wykorzystania wiedzy o składnikach żywności, ich przemianach i roli w ustroju po to, aby zapewnić optymalny wzrost, rozwój, reprodukcję oraz stan zdrowia człowieka w określonych warunkach bytowania i pracy. Aby móc właściwie się odżywiać, trzeba poznać trzy podstawowe zasady. Oto one: urozmaicenie potraw i posiłków oraz właściwy dobór produktów pozwala między innymi na unikanie spożywania w nadmiarze tłuszczów nasyconych, cukrów prostych, cholesterolu. Równoważenie bilansu energetycznego, co zapobiega nadwadze i otyłości lub niedowadze. Regularne i odpowiednio częste jedzenie. Przy układaniu jadłospisów można korzystać z gotowych racji pokarmowych lub prostszego niż przy racjach pokarmowych podziału produktów na. Produkty zbożowe są źródłem węglowodanów złożonych, białka roślinnego, witamin grupy B, niektórych składników mineralnych i błonnika. Ziemniaki są włączone do tej grupy ze względu na dużą zawartość skrobi. Warzywa i owoce są źródłem witamin głównie C, karotenów, składników mineralnych i błonnika. Należy je spożywać co najmniej w dwóch posiłkach. Mleko i jego przetwory to źródło wapnia, białka, witamin B2, A i D. Należy uwzględnić je co najmniej w dwóch posiłkach w ciągu dnia. Mięso, drób, ryby i ich przetwory, jaja. Są źródłem wysokowartościowego białka witamin z grupy B składników mineralnych, w tym żelaza, tłuszczów oraz w przypadku jaj i ryb morskich witaminy A. Tłuszcze to wysoko skoncentrowane źródło energii tłuszczów oraz w przypadku masła i margaryny witamin A i D, a olejów witaminy E i NNKT. Prawidłowo zaplanowane żywienie powinno zawierać w przeważającej ilości produkty znajdujące się w dolnej części piramidy, czyli produkty zbożowe oraz warzywa i owoce. Produkty z wyższych poziomów piramidy powinny być spożywane w mniejszych ilościach i rzadziej w ciągu dnia. Natomiast tłuszcze znajdujące się na szczycie piramidy powinny być jedynie dodatkiem do potraw. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.